Proszę powiedzieć o samej akcji. Skąd przede wszystkim idea? Idea wywodzi się już z samej uroczystości Bożego Narodzenia. To jest szczególny dzień, który wszystkim nam kojarzy się z taką uroczystością ściśle rodzinną. Nie wszyscy jednak mogą spędzać ten czas w gronie rodzinnym. Mam tu na myśli osoby starsze, samotne, często też i schorowane, które w tym czasie skazane są nieraz na to, że będą przeżywać ten czas samotnie, o ile nie będzie osób, które mogłyby ich na ten czas przygarnąć. Wcześniej było to możliwe, wtedy kiedy organizowane były wigilie, czy to parafialne, czy przez inne podmioty. W tym roku z racji panującej sytuacji epidemiologicznej nie możemy zapraszać tych osób na wspólne wigilie, dlatego chcemy im pomóc w ich środowiskach, w ich domach. Stąd właśnie ta inicjatywa, aby przygotować paczki, którymi wesprzemy ich na czas świąt Bożego Narodzenia. Jest to też inicjatywa, która wypływa z naszego chrześcijańskiego powołania, żebyśmy rzeczywiście jedni drugich brzemiona nosili, żebyśmy pamiętali o sobie nawzajem, a szczególnie tych, którzy tej pomocy potrzebują najbardziej, a nie są tak wydolni jak my. Dlatego chcemy im przyjść z pomocą. Nie bylibyśmy w stanie tego zrobić o własnych siłach, dlatego cieszę się, że mamy bardzo dużo przyjaznych serc, przyjaciół, którzy nas w tym wspierają. Między innymi do tych przyjaciół należy zarząd Orlenu Budonaftu, którzy przekazali na ten cel 5 000 zł, za które zostało przygotowanych 50 paczek. Każda o wartości przeszło 100 zł. Bardzo dobrze zaopatrzonych w produkty żywnościowe i te, które mam nadzieję pomogą osobom, do których one trafią, przeżyć te święta w radości i przy stole, który nie będzie pusty. Oczywiście wspierają też tę akcję inne podmioty, osoby indywidualne, które z indywidualnych ofiar współfinansują przygotowanie paczek żywnościowych. W sumie tych paczek zostanie przekazanych, tak jak i te, które widzimy tutaj za mną, będzie 70 takich paczek już gotowych. Oprócz tego będą jeszcze paczki, które będą przygotowywane na bieżąco dla tych, o których nie wiemy być może, że potrzebują pomocy, a zapraszaliśmy, żeby zgłosili się, jeżeli tylko takiej pomocy oczekują. Mam nadzieję, że każdy, kto się do nas zgłosi, nie odejdzie bez pomocy i przynajmniej w taki sposób pomożemy im przeżyć te święta godniej i radośniej. Panie Andrzej, ksiądz proboszcz tutaj wspomniał, że oprócz właśnie firmy Orlen Budonaft włączyły się w tą akcję również osoby indywidualne. Proszę powiedzieć, jakie to te produkty pierwszej potrzeby? Co w tych paczkach się znajduje? No przede wszystkim znajduje się żywność, długoterminowa żywność. Są też inne potrzebne rzeczy, żeby zorganizować bogate święta. No właśnie, co się czuje, kiedy się pomaga, bo tych akcji w okresie świąt jest dość sporo. Każdy mówi o tym, żeby jednak mimo tego, że czasy są jakie są, czuje się taką satysfakcję. No, pan co czuje w tym momencie? No jest to niesamowita satysfakcja i każde niesienie pomocy daje wielkie zadowolenie, że można drugiemu potrzebującemu pomóc. Właśnie komu jeszcze dziękujemy? No jest wielu dobroczyńców i ofiarodawców. Są i zakłady pracy, są ofiary od osób indywidualnych, także naprawdę należy podziwiać, że w tym trudnym okresie teraz tyle ludzi spostrzega biedniejszych.